Cześć! Święto zakochanych zbliża się do nas wielkimi krokami, dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was takie właśnie ujęcie, bardzo seksowne, kobiece, które przyciąga uwagę na szyję i dekolt. A jeżeli jesteście ciekawi, jak je wykonać, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Przed przystąpieniem do stylizacji włosów spryskuję je sprayem termoochronnym. A następnie przyczesuję szczotką do układania większości fryzur. Następnie, aby fryzurka miała większą objętość, tapiruję moje włosy za pomocą grzebienia do kompleksowej stylizacji. Tapir wykonuję na całej długości, na całej głowie, zaczynając od czubka głowy, schodząc w dół. Tapiruję również boki, wyciągam dwa pasma przy uszach, które zostawiam bez tapiru. One będą później podkręcone. Kiedy włosy już są natapirowane, przechodzę do podkręcania ich za pomocą prostownicy. Wydzielam sobie odpowiednie pasma, zaczynając od spodniej części. Delikatnie podkręcam, aby włosy były tylko lekko falowane na końcach. Spinam włosy w dolnej części. Wszystkie te pasma, które wydzielam, spinam za pomocą przeźroczystej gumki. I przechodzę do kręcenia kolejnych partii włosów. Przechodzę już do układania włosów. Biorę pojedyncze pasma, zaczynając od boków, skręcam je. I łączę ze sobą w tylnej części za pomocą przeźroczystej gumki. Następnie wybrane pasma rozdzielam. Zakręcam, zawijam na tak zwane pierścionki, czyli wokół palca i przypinam wsuwką do głowy, tworząc takie po prostu zawijasy na głowie, które wyglądają bardzo naturalnie. Tak postępuję z każdym pasmem. Staram się, aby boki, te włosy były tak bardzo delikatnie spięte, aby wyglądały naturalnie. Taki lekki nieład. Górną część również delikatnie spinam w taki sposób, aby odstawały od skóry głowy. Czyli ten tapir powinien nam pomóc, który robiliśmy wcześniej. I spinamy włosy do tyłu, do reszty naszego koka. Jak widzicie, jest to taki nieład, ale bardzo kobiecy. Poprawiam ostatnie już szczegóły.
I oczywiście na koniec trzeba wszystko utrwalić, dlatego lakierem do włosów mocne utrwalenie spryskuje całość. I tak prezentuje się całość, efekt końcowy. I tak prezentuje się efekt końcowy. Jak widzicie, istnieją takie małe triki, które pomogą odciągnąć nasz wzrok i ściągnąć go w dół. Nasz dekolt, na naszą szyję, na przykład intensywne usta, no i właśnie takie wydłużające i okalające naszą twarz pasma włosów. Mam nadzieję, że taki filmik był dla Was przydatny. Pamiętajcie, że codziennie na naszym kanale pojawiają się nowe filmiki. Zachęcam Was do subskrypcji, do obserwowania, ponieważ codziennie pojawiają się nowe filmiki, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. A pewnie Was jeszcze interesuje, co takiego mam na ustach. Jest to nowa pomadka Zmysłowa Przyjemność w odcieniu Poppy Pink. Bardzo ładny, intensywny róż. Na dzisiaj to już by było na tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pięknie spędzonych walentynek. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!